27 lipca na szkotowskich polach zrobiło się głośno i tłocznie, a to za sprawą rekonstrukcji bitwy pod Tannenbergiem, gdzie naprzeciw siebie stanęło około 200 rekonstruktorów z całego świata. Dzisiaj będziemy świadkami rekonstrukcji, w której będą brali udział żołnierze rosyjscy i niemieccy. Oczywiście rekonstruktorzy przyjechali do nas z całego świata, tak samo jak i publiczność, którą dzisiaj gościmy. Mam nadzieję, że wszystkim przysporzymy mnóstwo wrażeń i atrakcji. No i oczywiście naszym marzeniem jest to, żeby ta impreza stała się cykliczną, żeby przyciągać co roku takie same rzesze publiczności. Były wybuchy, eksplozje i pożary. Wszystko to, by jak najwierniej oddać realia bitwy, która miała tu miejsce 100 lat temu. To jest jeden z elementów tak zwanej bitwy pod Tannenbergiem, czyli zwanej bitwy pod Stembarkiem, od nazwy oczywiście tej miejscowości. Natomiast faktycznie ta cała bitwa miała miejsce w wielu miejscach, między innymi w Olsztynku, Uzdowie, Dąbrównie, w okolicach Szkotowa, nad Jeziorem Kownackim. Natomiast uważa się, że to jest taki trzeci ważny element tej bitwy, decydujący, bo tutaj 20. Korpus generała Scholza powstrzymał rosyjskie dywizje napierające, tutaj głównie 13. Korpusu i 15. Korpusu i właściwie jego odparcie ataków rosyjskich spowodowało, że Niemcy mogli okrążyć wojska niemieckie i to właściwie zdecydowało o zwycięstwie niemieckim. Aby uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, do Szkotowa przyjechało kilka tysięcy osób z całego kraju. W opinii wielu było to widowisko przewyższające nawet słynną rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem.